O Asia, ale ty nawet się ubrałaś po prostu identycznie jak ja, znalazłam to twoje piękne zdjęcie. Tak, dokładnie, tak się ubrałam. Ja chciałam powiedzieć, że ja jestem w Sronisku Strzecha Akademicka w Karkonoszach i udało mi się dojść na nasze spotkanie właśnie, żeby móc je odsłuchać, więc tak, w górach jest zimno, śnieżnie i wieje. Wow, no u nas się akurat islandzka pogoda zaskoczyła i jest piękna pogoda. Na Islandii? Ładnie. Jeszcze czekamy na Jolę, rozumiem. Słychać, no właśnie, wszyscy już nam dają znać, że nas słychać. Słuchajcie, to jeszcze takie techniczne 2-3 minutki. Już napisałam mamie, że już czekam na nią. Dziś nas obudziło trzęsienie ziemi. Naprawdę? Myślałam, że obudzi mnie dziecko. A czy nie macie tam jakiegoś trzęsienia ziemi, które się budzi przypadkiem, bo słyszałam takie donosy? Jeszcze raz? Nie macie tam jakiegoś wulkanu, który podobno się ma budzić? Tak, tak. Jest i to całkiem niedaleko Reykjaviku. Chyba 50 kilometrów od Reykjaviku. I to jest jakaś góra, która okazuje się, że ten Eyjafjallajökull, który wcześniej wybuchł w 2011, to jest pikuś, żeby wypowiedzieć przy tym, który się budzi, więc ja nawet nie znam jego nazwy. I tak, i faktycznie teraz podobno jest magma kilometr od wierzchu Ziemi, tak, od tej czapy naszej wulkanicznej, więc podobno już za chwilę ma, o, już jest mam. Już się udało, tu nie wiedziałam, co mam kliknąć i patrzę, zaraz wam zakończę wydarzenie na wierzchu. Ja też nie wiedziałam, jak się włączę. Dobra, dobra. Jolu, Asia już rozpoczęła wydarzenie, więc w zasadzie jesteśmy na żywo, ale poczekajmy sobie jeszcze z minutą. Dobrze, czekamy, czekamy. To dobrze, że nie zakończyłam jednak. Myślę, że determinacja wszystkich słuchających i słuchaczek i słuchaczy, mam nadzieję, że są jacyś mężczyźni też z nami, jest na tyle duża, że weszliby jeszcze raz. Dobrze, jeszcze czekamy. O, jest Szymon i Łukasz. Właśnie. Ja sobie mogę, ja zaraz tutaj spróbuję sobie ten czat jakoś wyłączyć, żeby nie zerkać i się nie dekoncentrować, bo zazwyczaj nie mam nie wyświetla mi się, co ludzie, jak mówię, to nie widzę, co ludzie odpowiadają w podcastach. To zawsze nic nie klikaj, bo nas powyłączasz całkiem. Prawda. Ja nie jestem taka cyfrowa jak wy. No proszę cię, dziewczyny, jak będziecie już gotowe, to po prostu rozpocznijcie. Dobrze. Ja, że tak powiem, nie będę się tutaj pokazywać z moich karkonoszy z trana wejściem pod górę. Wyglądająca jak wyglądam, ale myślę, że taka normalka. Ale fajnie, zazdrościmy takiego ja fajnego. Ja właśnie miałam taki challenge, jak zobaczyłam, że piszesz do mnie o tej 11, bo no, tak pomyślałam. Widzieli, że Facebook trochę tam poszalał ze strefą czasową, a ja tak podejrzewam, że jak ciebie oznaczyłyśmy, to on zwariował, czy to jest strefa islandzka, czy polska. A, możliwe. Tego to wynika. A, możliwe. Najbardziej polski czas, 12 będziemy rozpoczynać i witamy w cyfrowym dialogu Joannę Okuniewską i Jolę Okuniewską. Jolę Okuniewską, Joannę Okuniewską. Nie wiem, jaka kolejność jest prawidłowa, więc wymieniam obie. Dziękujemy. Dziękujemy za zaproszenie. Oczywiście w cyfrowym dialogu obie jeszcze nigdy nie byłyśmy. W ogóle obie chyba jeszcze nigdzie tak nie występowałyśmy, co Asia? We dwie nigdy. Zawsze jakoś tak nam się udawało pojedynczo, a dzisiaj będziemy sobie nawzajem przeszkadzać pewnie. Ale witamy wszystkich bardziej chyba na takiej kawce, herbatce z nami niż na jakichś bardzo super, hiper poważnych rozmowach. No nie, chyba aż tak poważnie nie będzie. Mam nadzieję, bo jestem niewyspana i nie mam siły na trudne tematy. No zobaczymy, co nam z tego wyjdzie i mam nadzieję, że nasi widzowie nam też pomogą, że będą mieli do nas jakieś pytania. Ja tylko powiem, że o Wrocław i Łódź i jeszcze Toruń widziałam, także cała Polska pewnie gdzieś tam jeszcze w innych miejscowościach. Jaka tam pogoda u was, powiedzcie? Najpierw zapytam oczywiście Aśkę, jaka pogoda, Asia, u was? No u nas są chmury, ale jest dość słonecznie, a Mateusz pojechał na lodowiec, bo jest taka piękna pogoda, że z kolegą wzięli tego wielkiego takiego Defendera i pojechali na lodowiec robić zdjęcia, także jeżeli jest opcja pojścia na lodowiec, to znaczy, że pogoda dopisuje, bo nie ma żadnego zagrożenia. Aha, a śnieg u was jest? Bardzo zimno. Śnieg jest u was? Nie, takie tylko jakieś jeszcze małe kubki, ale ostatnio jak byliśmy na domku, to po prostu takie nas zamiecie śnieżne wzięły.
że ja myślałam, że już nie wyjedziemy stamtąd, ale na szczęście pogoda jest zmienna co 5 minut. Wystarczy te 5 minut w tej trudnej trasy przetrzymać, już później jest słońce. No właśnie, u nas słoneczko świeciło, teraz słońce zaszło. No to ja tak zacznę jak prawdziwa matka. Co ty na śniadanie dzisiaj jadłaś? A, więc z bycia matką to ta rola się nie kończy, co? No, ja zjadłam dziś na śniadanie pysznego bajgla, bo Aneta teraz wzięła Helenę na spacer i przyniosła mi z piekarni przepysznego bajgla, takiego z sezamem, więc zjadłam go z serem wegańskim i z piklowanymi zielonymi pomidorami. Ubrałaś Helenę ciepło, czapeczka, rękawiczki, skarpetki, wszystko? Kaszmirowa taka, wiesz, z tym naczynie, żeby tam żaden pół wiatru nie weszło. Nie mamy rękawiczek, więc skarpetki na rękach nałożone, żeby sobie nie zdjęła, więc myślę, że jej będzie ciepło. Ty też ciepło jesteś ubrana? Tak. No, a co zapamiętałaś z ciepłych ubrań z matczynych porad? O matko, no, że zawsze trzeba mieć nerki zasłonięte, że kurtka nie może być za krótka przecież. To była twoja obsesja chyba, kurtki, które zasłaniają nerki i buty na zimę, jak jeszcze był ten taki moment tak między wrześniem, jak się wracało do szkoły i był wrzesień, październik i jeszcze była taka, że się nosiło te letnie buty w stylu jakieś tam letnie tenisówki, to ty zawsze już mówiłaś, że nie, że trzeba ci kupić buty jesienne i już trzeba chodzić w jesiennych butach, a wszyscy chodzili w tenisówkach, a ja w tych jesiennych butkach, tych botkach czy coś tam, no. No to właśnie. No właśnie, i sweterki ciepłe, prawda? Trzeba patrzeć na skład, żeby było cieplutko, tak. Wrączki. Paniki, czapki, i te rzeczy. To no i czapka obowiązkowa. Bardzo dobrze mnie przygotowałaś na te islandzkie warunki. No właśnie, przygotowałam ciebie, ale sama pamiętam siebie z czasów licealnych, jak rano byłam włosy, biegłam do szkoły, a zanim dobiegłam, to miałam na końcówkach włosów lód, bo jeszcze dokładnie nie wyschły, także... Chyba bym tak nie wyszła sama. Potem się zmienia troszeczkę. No dobra, słuchajcie, to dzisiaj na tych ploteczkach przy kawie, a tu odpowiem na pytanie Anny, tylko przeczytam, zareagowała na to tu. Jak zareagowałam na to, pewnie do tego dojdziemy, ale to od razu, bo zanim ucieknie to pytanie, jak zareagowałam na to, że Asia zdecydowała się prowadzić podcast, Asia mi nie mówiła, że mamo, słuchaj, ja będę prowadziła podcast i ja tam od czasu do czasu będę przeklinać, także tam się nie martw. No i tam będę sprzedawać różne takie smaczki z życia. No i dorosłą osobą, nie wszystkie te, muszę przyznać, te podcasty przesłuchałam z serii Tu Okuniewska, więcej z idiotek sobie posłuchałam. Serio? Ja myślałam, że odwrotnie. Nie, no na początku, to oczywiście na początku więcej słuchałam Tu Okuniewska, bo mnie ciekawiło w ogóle życie, jakie tam wiedziesz, tak? No potem jak już było więcej trochę o mnie, czy, no, ale wszystko tak wysmakowane, wszystkiego tam nie zdradziła, także dzisiaj może jeszcze parę sekretów będzie. Tak. Natomiast, nie radziła się mnie w tej kwestii, w każdym przecież razie, jak ja nawet z technologiami. To jeszcze nie było takich popularnych podcastów, w sensie nie było w ogóle podcastów w Polsce takich... powiedzmy, no, lifestyle'owych, więc jak ja zaczynałam, to ci powiedziałam, że zaczęłam podcast i ja myślałam, że ty nie wiesz, co to jest podcast, więc ci powiedziałam, że to jest taka jakby audycja, wiesz, takie trochę radio, ale to takie, że nie na żywo i tam cię chyba wprowadziłam do tego, w sensie powiedziałam, co to jest, ale no, to faktycznie ja się chyba nikogo nie poradziłam, tylko już tak bardzo chciałam coś robić, że poszłam po ten mikrofon, kupiłam go i zaczęłam nagrywać, a chyba dopiero później, po kilku odcinkach wam chyba powiedziałam, że to zaczęłam. Tak, ja nie wiem, ja się chyba w ogóle gdzieś w sieci znalazłam, to nawet nie tam, że nam podesłałaś ten podcast, posłuchajcie sobie, tylko chyba ktoś mi nawet powiedział, że ty słyszałaś tam opowieść taką jedną, słuchałam, rzeczywiście w wielu podcastach można się pośmiać, niektóre, tu prawda, co napisała nasza słuchaczka i widz, że nie, no nie wszystko jest takie różowe, ale świat nie jest różowy, ja też dzieciom szkolnym nie pokazuje tylko różowego świata, ale my dzisiaj mamy na różowo, jesteśmy za Aśka w ramkach, wszystko na różowo, także tak. Dzisiejszy świat będzie różowy. No dobrze, no to co, ruszamy dalej, może jakieś pytanie jak się pojawi, to będziemy się zatrzymywać. Dawno, dawno temu. To tak mała Helena. No właśnie, taka mała Helena rzeczywiście. To był taki czas, kiedy była wiosna, wszystko się budziło do życia, zaraz Aśka będzie obchodzić urodziny, no będziemy znów w odległości od siebie i to był piękny czas takiej mojej przerwy w pracy,
starsza siostra Marta już miała 5 lat, więc było wygodniej, bo już sobie całkiem dobrze życiowo radziła, potrafiła się ubierać, więc było więcej czasu dla Aśki, ale tak naprawdę więcej czasu mogłam poświęcić wcześniej Marcie. Tutaj czytamy, jak powiększyć, a ja zobaczę, taki zrobię takie coś, może będzie inaczej, teraz lepiej będzie, nie wiem, coś takiego kliknęłam. Więc Aśka była spokojnym dzieckiem, uśmiechającym się, oczywiście tam sobie popłakała też, tak jak małe dziecko, także jak Helena teraz popłakuje, no to tak jakby oddaje to, co ja wcześniej odebrałam, myślę, ale dramatów jakichś nie było, więc raczej takim dzieckiem, które pozwalało cieszyć się macierzyństwem. Mam nadzieję, że też Aśka tak samo teraz ten swój czas totalnie, z Heleną. No. Przeżywa. Ja mam absolutnie z nią raj i teraz szła z Anetą na spacer, to też nie muszę się stresować, bo wiem, że chodzą z tym wózkiem, ale że Helena raczej tam nie robi żadnego dramatu. Mam tutaj oczywiście telefon w podorędziu, gdyby była głodna, wygłodniała, bo ostatnio Aneta też była z nią na spacerze i wybudziła się, wygłodniała, to krzyczała po prostu na całe osiedle i ta z tym wózkiem, ją na rękach w kombinezonie tym zimowym, jej się wyślizgiwała z tego kombinezonu. Ale ja myślę, że ja jestem podobnym, że Helena jest podobnym dzieckiem i ma taką podobny do mnie taki humor, myślę, jak byłam mała, zwłaszcza, że widzę po zdjęciach, że są bardzo podobne, w sensie ja byłam podobna, Helena jest do mnie podobna, ale na tym zdjęciu też widzę, że miałam dokładnie takie same włosy jak Helenka. Tak, tak, takie sterczące czupiradło, włosy, bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo włosów i Marta zresztą też, starsza moja córka, też miała takie ciemne włosy i bardzo długie, więc na oddziale położniczym, noworodkowym, no to był hit, takie ciemne dziecko, to Aśka, u ciebie to tym bardziej. No, na Islandii wszystkie dzieci blond, niebieskie oczy, więc jak ja urodziłam, to przecież wszystkie pielęgniarki przychodziły i po islandzku tam gugały do Heleny i mówiły, jakie ma włosy piękne i czy ona się od razu urodziła przecież z czarnymi oczami, co też tu w ogóle no jakaś egzotyka totalna, że się dziecko z ciemnymi oczami urodziło, bo nie wiem, no tu się nie rodzi jakoś mega dużo dzieci, a jak już się rodzą, to pewnie blondyni bez włosów, gołe kolana te dzieci. A tu jak przyszedł lekarz, to aż taki, ona była takimi włoskami pokryta, taka mała małpeczka, no takim meszkiem. I był lekarz taki właśnie, że o to, że już dawno nie widział takiego dziecka brązowego, fajnego. No więc szybko mi ten czas upłynął i jak miałaś 10 miesięcy, to ja wróciłam do pracy, więc biegałam po schodach szybko, po 2 schodki do domu, żeby szybko wrócić do ciebie. To był taki trudny czas, kiedy trzeba było wrócić do pracy, do innych dzieci, a zostawić swoje małe dziecko w domu, no ale się z mężem wymieniali. Ale przecież jeszcze Martę miałaś 5 lat starą. Tak, ale Marta była w przedszkolu, tam miała swój świat, nie chciała mi tego świata odbierać, więc Martę do przedszkola, ty zostawałaś w domu i tak się wymienialiśmy, a dopiero ty poszłaś do przedszkola, jak miałaś 3 lata. To już byłaś gotowa, przedszkole dobrze znałaś, bo jak Martę odbieraliśmy, to byłaś tam szefową w szatni, buty ustawiałaś, wszystko wiedziałaś, więc pierwszego dnia, jak poszłaś do przedszkola, to tak jak do siebie po prostu, wiedziałaś, gdzie co jest. Także kierowniczką byłaś od początku. Pytanie do pani Joli. Czy na co dzień odczuwa pani popularność, którą Asia zrzuciła? Oczywiście, że tak. Odczuwam, nawet kilka razy była taka sytuacja, że gdzieś tam się przedstawiam i ktoś tak mi się bacznie przygląda, mówi, a to pani czasem nie jest mamą Joanny Okuniewskiej. No tak, miałam taką sytuację i ostatnio nawet jak nagrywałam takie story i byłam w Warszawie, to ekipa, która nagrywała już po całym tym wydarzeniu, powiedziała, że a my słuchamy podcastów pani córki. Także, no i jeszcze jeden był moment też taki dosyć wesoły. Pytałam swoich uczniów, mam pierwszoklasistów, no i po weekendzie pytam, no jak tam spędziliście weekend, co robiliście? I jedna dziewczynka mi, no ja jechałam na wycieczkę z rodzicami i w samochodzie słuchaliśmy podcastu. Ja mówię, tak, a jakie podcasty słuchasz? Tu Okuniewska. No to już nie wiedziałam, co mam na to odpowiedzieć, bo też nie wiedziałam, który podcast był wysłuchiwany, bo tam Aśka czasami coś tam rzuci. Także no, jest odpowiedzialność. Jest odpowiedzialność. Myślę, że Aśka jest tutaj bardziej popularna niż ja, ale nie o tą popularność obie zabiegałyśmy. To prawda, ona przyszła w ogóle jako chyba efekt uboczny tego, co robię. Zresztą ja nie odczuwam na przykład popularności mieszkając tu, na Islandii, bo no, jest oczywiście bardzo wielu Polaków na Islandii, którzy mnie kojarzą,
ale też z drugiej strony to nadal jestem tutaj bardzo anonimowa i nikt, ja też jakoś nie czuję, żebym... Może właśnie ja mam problem z tym, że ja nie za bardzo myślę o tym, że jestem popularna, bo mnie tutaj nikt nie rozpoznaje i nikt mi się nie uśmiecha do mnie na ulicy zazwyczaj. No może raz w kebabie dziewczyna Polka pracowała i się uśmiechnęła i tak było widać. A i ostatnio byłam kupić spodnie w Zarze i była pani, która i taka byłam, wzięłam tak bardzo dużo tych par spodni i podnosząc sobie powiedziałam, że nie wiem ile mogę do przymierzalni wnieść. I ona powiedziała, oj, przepraszam, czy to ja widziałam na Instastory swoim na Instagramie, że jedziesz szukać spodni, to możesz wejść z tymi spodniami, ile chcesz. I faktycznie kupiłam te spodnie i bardzo miło będę ten sklep wspominać przez tę właśnie moją słuchaczkę, która tam pracuje. Ale miałam kiedyś taką sytuację, że poszłam kupić sobie przed wyjazdem do Indii majtki bawełniane w Złotych Tarasach i weszłam do sklepu i wybierałam majtki i pani, która pracowała w tym sklepie, nad tymi majtkami mnie zaczepiła. Mówi, ja przepraszam, ale ja bym tak, przepraszam, że przerwę, ale bardzo bym chciała powiedzieć, że lubię twoje podcasty i coś tam, a ja z tymi, w tych majtkach taka byłam, bardzo niezręczna sytuacja. Ale ja też słyszę, że moja mama jest znana i popularna. Czy ty jesteś, czy twoja mama to jest ta nauczycielka, od co nauczycielskiego Nobla miałaby tam nominowana? I ja mówię, co milion wygrała, bo też tak. Nie wygrała. No to lecimy dalej, słuchajcie. Aśka, czy ty pamiętasz, co to jest Lloyd? Oczywiście, że pamiętam. To jest dokładnie pewnie to samo, co zrobię swojej córce, czyli zbyt krótkie obcięcie grzywki. No to na tym zdjęciu ta grzywka odrosła, no nie, ale zawsze było mówione, że no mamo, ale nie obcinaj mi grzywki na Lloyda. Skąd ten Lloyd? No bo to było z Głupi i Głupszy filmu. Tam był ten Jim Carrey, grał tego głupszego, co miał grzywkę. A ty pewnie mi robiłaś grzywkę na brewki, bo po prostu nie wchodziło w oczy. Nie wchodziło w oczy i takie ładne brewki miałaś. Myślałam, że to będzie okej, okay, ale zawsze słyszałam takie błagalne prośby, bo to sama mam włosy ścinam. Nie na Lloyda, mamo. No to ja teraz też chyba dzisiaj mam na Lloyda jednak taką krótką grzywkę. No ale to było rzeczywiście stałe, powtarzane w naszym domu. Mamo, proszę cię, tylko nie na Lloyda. Nie na Lloyda. Jako dziecko byłaś bardzo pogodnym, wesołym i wiecznie uśmiechniętym dzieckiem, biegającym, szybkim, aktywnym, także pewnie się to będzie. Tak się też zastanawiam, po kim, bo raczej, chyba że ja tak raczej okrzepłam już na późniejsze lata, ale też raczej aktywna byłam jako dziecko, byłam wiecznie wszystkiego ciekawa i myślę, że z tym wzrastałaś i to jakby no... wsiąkło w ciebie. Czy ty jest dalej masz sobie tę ciekawość, czy gdzieś zgubiłaś? No tak. Ja myślę, że ja mam największą ciekawość i to też z tego myślę, że moje podcasty są ciekawe, bo ja jestem bardzo ciekawa ludzi i wyłapuję różne, wiesz, takie niuanse w zachowaniu ludzi, w tym co oni mówią i mam dobrą pamięć do tego, co ludzie właśnie jak coś ciekawego opowiadają, więc ja mam dużo ciekawości względem ludzi i sytuacji różnych, które ich spotykają, ale ja też bardzo lubię przecież ciekawostki i różne tam o rybach i ten, i to też tata mi przecież bardzo dużo opowiadał zawsze jakiś ciekawostek, bo tata jest dobry i z geografii, i z historii, i tam z biologii, więc jak ja się pytałam coś, czy o starożytny Egipt, historii, czy coś, no to tata zawsze jakąś ciekawostkę potrafił tam wyłuskać, więc tę ciekawość myślę, że pielęgnowaliście, no zresztą jak dziecko nauczycielki miałoby nie być, wiesz, ciekawe świata, jak ty też zawsze jakieś ciekawostki z rękawa mogłaś. I zawsze przecież jak byliśmy na jakichś w czasach czy coś i się pytałam, a co to za kwiatek, to ty znałaś odpowiedź. Ja nie wiem, czy to jest po prostu poprzedni system edukacji, że twoje pokolenie wszystkie te rzeczy wie, czy i ja teraz sobie myślę, a jak mnie Helena zapytała, mamo, a co to jest za ptaszek, to skąd ja mam wiedzieć? Będę musiała użyć tej aplikacji do skanowania ptaków i zobaczyć, co to za ptak i dopiero wtedy jej powiem. A to myślę, że to dużo się też bierze z dzieciństwa, bo ja miałam dziadka, który był leśnikiem, a mieszkaliśmy razem, więc do lasu jak wędrowałam, to nauczyłam się drzew, rozpoznawania roślin właśnie w dzieciństwie. Mnie dziwiło, że na przykład mój mąż nie potrafił rozpoznawać, ale widocznie nie było nikogo wokół niego, jak był dzieckiem, który by pokazywało. Ale fakt, rzeczywiście, ja znam odpowiedzi na wiele pytań, no teraz jest łatwość, bo można w internecie wyszukać, tak, i te aplikacje przydatne, natomiast bardzo dużo dała mi szkoła, to prawda. Ja do dzisiaj nie wiem po co, ale pamiętam 7 sposobów na otrzymywanie soli jeszcze z liceum. Tego? Także 7 sposobów otrzymywania soli. A soli, tak, okej. Soli, tak, na chemii. Także tu jest pytanie zaraz o książki,
No, u nas w domu dużo się czytało, ale zobaczymy teraz takie coś, szelest kartek. No oprócz tego, że czerpiesz z ludzi, no to też pewnie z książek. U nas w domu dużo się czytało. Ja pamiętam siebie, jak byłam dzieckiem, jak mama mnie do biblioteki zapisała i do takiej biblioteki, gdzie trzeba było chodzić po schodach wysoko, takich drewnianych schodach. I pamiętam, że te schody były dla mnie bardzo, bardzo trudne do zdobywania. Jak byłam mała, te nóżki małe i takie, wiecie, te schody wysokie się wydawały, ale mama nas, mnie i brata, zapisała bardzo, bardzo wcześniej do biblioteki, więc wędrowaliśmy z mamą, każdy miał swój koszyczek, bo mama nam zrobiła takie koszyczki, a la torebki, nie wiem jak to nazwać, tak, na książki i chodziliśmy do biblioteki, mogliśmy sobie sami książki wybierać. I ja też was dosyć szybko do biblioteki zapisałam, Marta bardzo wcześnie zaczęła czytać książki, ty się uczyłaś jakby tak równolegle, nawet nie wiem kiedy się nauczyłaś czytać. Pamiętasz te historie biblioteczne? Tak, no właśnie ostatnio przecież nagrywam odcinek o tym, ja pamiętam i każdą bibliotekę pamiętam nawet jaki układ miały i gdzie była takie biurko i pamiętam, że te panie bibliotekarki to miały takie olbrzymie, po prostu te biurka szerokie, pamiętasz? Takie, że one miały jeszcze taki panel z boku, bo tam przecież leżały książki, które ludzie oddawali, one później musiały to posortować i dlatego te książki, jeszcze pamiętam, jako że byłam dzieckiem, to mi się te ich stoły wydawały takie olbrzymie po prostu, to jest, ja są, no nie, no to jest, jak się jest niskim człowiekiem, to też musiałam stanąć na palcach, te książki tam pani przesunąć, ale pamiętam każdą bibliotekę, do której chodziłam i szkolną i później nawet w liceum, bo pamiętam też zapach tych książek i że też jeszcze nikt nie zrobił w ogóle świeczki o zapachu takiej biblioteki. No, pora chyba taką tak. Świeczkę zrobić, ty jesteś akurat w tych zapachach mocna, ja niekoniecznie, bo po COVID-zie jeszcze te zapachy nie takie, jakbym chciała, no. ale myślę, że to by była taka ciekawa dosyć świeczka. Na pewno dla takich czytających na czytnikach to idealny prezent. No miałaś taką, powiem ci, bo tu było takie pytanie, czy lubiłaś słuchać historii i tak dalej. Oczywiście bardzo lubiłaś, ale miałaś swoją jedną uwielbioną opowieść, wierszyk Gelnerowej o krasnoludku, więc wyszłam sobie właśnie do ogródka. Może spotkam krasnoludka. No właśnie. No, czytałam to... swoje Helenie, też bardzo było tak. I ja poszukałam teraz w internecie, bo już tej książki oczywiście nie ma, bo ona była tak wyczytana, że została gdzieś tam pewnie zutylizowana ta książka. Ale co wieczór ty miałaś możliwość wybrać sobie książkę do czytania i czytaliśmy na zmianę ja albo mąż, czyli tata, albo Marta też już później została zaangażowana do tego czytania wieczornego i ty zwykle właśnie biegłaś po tę książkę, także nie przesadzam, ale tam pewnie z rok to czytaliśmy ci jedną i tę samą jeden i ten sam wierszyk codziennie, także jak zmieniałam, ty już leżałaś w łóżeczku, przykryta, oczy zamknięte i słuchasz, jak zmieniłam słowo, to ty nagle na baczność usiadłaś, nie tak i trzeba było poprawiać, a że czytałam ci już w takim półmroku, no to rzeczywiście. Ja pamiętam niektóre książki, tej nie pamiętam okładki, na przykład nie mam takiej pamięci tej książki, a widzisz, że ona była tak mocno wertowana i ja nie pamiętam tej książki jakby wizualnie, a ja mam akurat do takich wizualnych rzeczy bardzo dobrą pamięć, ale pamiętam taką serię książek chyba z Disneya, którą miałyśmy z Martą i tam był Król Lew i tam ta Bianka i Edward, czy tam jakaś tam o myszkach. Pamiętam, że to mi czytał tata, bo o to prosiłam i pamiętam okładki tych książek i pamiętam też kiedyś, nie wiem od kogo to dostałam, ale to było takie wow, nie? To była taka zabawka, że pamiętam, że wow. To była taka jakby skrzyneczka albo taka teczka bardziej z takim uchwycikiem i tam były cztery książeczki, one były bardzo cienkie i takie malutkie, o szarych myszkach to chyba było, albo o czymś takim, ale tam to były jakieś księżyce, w każdym razie bardzo mi się podobało, bo tam było takie na takie zapięcie, i to wiesz, jak taka teczka do pracy, bardzo mi się to podobało, miałam właśnie cztery małe książeczki i pamiętam jakoś, że ja się bawiłam, że jeździłam na nich na łyżwach. To też w ogóle wyobraźnia, żeby z książek zrobić łyżwy, to chyba tylko dzieci mogłyby takie coś wymyślić. No, wyobraźni ci nie brakowało. Asia, pytanie do ciebie jest, no? Że jesteś taka odważna i poruszasz w tych podcastach tematy, na które nieliczni by się zdecydowali. Czy ta odwaga to jest dlatego, że ty jesteś na Islandii? Jakbyś była w Polsce, czy byś nie poruszała tych tematów? Myślę, że Islandia mi i ten dystans taki, który mam też względem słuchaczy, to trochę tak jakbym nagrywała to sama dla siebie i nie miała... No bo to też jest, to o wiele trudniej byłoby stanąć przed ludźmi i powiedzieć niektóre rzeczy, widząc ich twarze.
A ja przecież nagrywając widzę ścianę, no, widzę obrazek z aniołkiem, no i nie, jakoś nie w ogóle mnie, nie, wtedy nie myślę o tym, że ktoś może jakoś zareagować, albo ktoś, nie wiem, że może to jest jakiś niezręczny temat. Ja myślę, że o niektórych niezręcznych albo takich trudnych tematach trzeba mówić, bo właśnie przez to, że tyle lat nikt nie mówił, to mi się też wydawało, że to coś głupiego, albo coś takiego, nie wiem, że to ja jestem czemuś winna, albo coś. Wydaje mi się, że ta odległość i ten dystans właśnie, który mam z taki między mną a Polską, na pewno dał mi dużo odwagi i właśnie ta forma podcastu jest dużo taka łatwiejsza dla mnie, bo ja to już nagrywam, wrzucam i już trochę się nie zastanawiam, jaki będzie tego odbiór, bo ja też, no, jakby umówmy się, no, ja się też bardzo kontroluję, mówiąc do mikrofonu i też nie zdradzam wszystkiego. No, jest wiele historii, których wiem, że po prostu byłyby bardzo kontrowersyjne, albo na przykład uważam, że to jest coś intymnego i na przykład o tym nie opowiem. Bardziej dzielę się takimi rzeczami, które już mam przepracowane, albo które już nie wiążą się dla mnie w ogóle z żadnym wstydem, więc mogę o tym łatwo opowiadać. Jak się okazało, no to Polki i Polacy, słuchacze tych podcastów potrzebowali takiej szczerości w internecie. Myślę, że ta odwaga była potrzebna, chociaż, no mówię, czy to była odwaga, czy bym miała ją w Polsce? Myślę, że raczej nie. No dobra, to następna historia o tej bibliotece. Dalej jesteśmy w książkach, dalej jesteśmy przy czytaniu. Tutaj tak pewnie było? Gdzieś tam w pierwszej klasie, tak? Grzywka na Lloyda oczywiście. No widzę. Tak, no i kucyk, żeby było wygodnie. Tu jakąś nagrodę w naszej szkolnej bibliotece dostałaś, nie wiem, czy to, nawet nie pamiętam, jaki to był konkurs. To albo był recytatorski, albo za czytelnictwo i za przeczytanie książek. I za to czytelnictwo. Był kwiatek, ten chyba szeflera mała, albo coś takiego. A, kwiatek pani posadziła, no tak, bo pani Nina tam kwiatki hodowała i w nagrodę przyniosła się, nie wiem, nie mamy tego kwiatka, także jakaś przygoda musiała z nim się wiązać. No, ale to już też troszeczkę lat, prawda? Czy pamiętasz jakieś książki, które zapadły ci tak naprawdę w sercu? Z dzieciństwa, oprócz tych o Królu Lwie i tym Krasnoludku. Ja nie byłam jakoś wielką fanką tego Króla Lwa, ale pamiętam okładkę tej książki, natomiast za tobą, jak się odwrócisz, to tam jest książka Psychologia i życie, a i tak. Za tym jest jeszcze jakaś książka obok i jest Babcia na jabłoni. O, rzeczywiście. Tak, i to jest Babcia na jabłoni, którą ja sobie odkupiłam, to już jest nowsze wydanie w twardej oprawie, ja sobie odkupiłam już jak byłam na studiach, bo bardzo chciałam jeszcze raz przeczytać, a ja książkę Babcia na jabłoni kupiłam na właśnie tej w bibliotece szkolnej na jakiejś wyprzedaży, tam, że można było, wiesz, książki po 20 groszy kupować. Aha. Ja sobie tą Babcię na jabłoni już taką zdezelowaną kupiłam i mi się tak ta książka spodobała, w jakieś ferie czytałam i no bardzo mi się spodobała, no to było po prostu ta historia i te ilustracje, jak ta babcia, tam jej nogi tylko z drzewa wystają, bardzo mi się to podobało, więc tę książkę mocno pamiętam i pamiętam bardzo Ronię, córkę zbójnika, którą, słuchaj, też mam tu i to też jest, bo to akurat Anetka kupiła Helenie, żeby mogła jej czytać i to też jest ta oryginalna okładka, wiesz, jeszcze widzisz, nówka nietknięta, ale też ilustrację i Ronię akurat do biblioteki poszłam na ulicy, tam gdzie był kiedyś Fatałaszek, bo dostałam ostatnio jakąś karę na telewizor i musiałam przecież coś ze sobą zrobić, nie, bo nie bym robiła po szkole, nie? Więc poszłam do tej biblioteki i tą Ronię sobie wypożyczyłam i mi się tak podobała. Więc to, no to słuchaj, no muszę ci powiedzieć, do Roni wrócę, ale Babci na jabłoni nie znałam kompletnie, natomiast jak się zaczęła pandemia, i moje pierwszaki ze mną były dosłownie wrzesień, październik i zaraz szybciutko ten lockdown nastąpił, to pomyślałam sobie, że jakoś te relacje muszę podtrzymywać, ale przede wszystkim nawiązywać i wpadłam na pomysł, że będę im wieczorami czytać. No tutaj głosy różne, prawda? Niedługo będę wnukom mogła to robić, natomiast że rodzice powinni czytać. No ale mi bardzo zależało na tym, żeby ja się nie kojarzyła tylko z nauczycielem, który tam literki, prawda, zadaje i tak dalej, tylko żeby do mnie miały troszkę też inny taki stosunek. I właśnie tą Babcię na jabłoni czytałam im głośno i się sama głośno zaśmiewałam. Także i teraz też taką książkę czytam, Kocie historie, już teraz też zaczęłam kupować więcej książek, bo będę miała czy dla Heleny, czy dla Olka. Natomiast też głośno po prostu się śmieję. Szelest kartek, moje lektury, dla mnie też czytanie jest bardzo ważne i staram się taką miłość też przekazywać. No, mam nadzieję, że wam przekazała miłość do książek, a teraz też swoim uczniom. Krasnoludek, no to już o tym powiedzieliśmy, słuchajcie, o Krasnoludku, prawda? A kto to był
Ola Byga dla ciebie? Czy ona kiedyś też w podcastach była? Tutaj twoi słuchacze będą wiedzieli. Ola Byga to była moja wymyślona przyjaciółka z dzieciństwa. Nie wiem, dlaczego nazywała się Ola Byga, ale ja ją widziałam, w sensie ja wiem, że ona istniała w tej mojej wyobraźni tak żywo, że teraz to się stresuje, że no, jak dziecko gdzieś tam wpatruje w kąt pokoju, to może też tam stoi jakaś Ola Byga i to jest trochę creepy. I pamiętam, że Ola Byga mieszkała za drzwiami u nas w pokoju, moim i siostry. I ja pamiętam, że po prostu normalnie z nią rozmawiałam. I ona mi normalnie opowiadała, wiesz. Ale muszę powiedzieć, że mnie to absolutnie nie martwiło. Może teraz bardziej, gdybym miała więcej wiedzy, to jak ty byś powiedziała, że ty widzisz tą Olę Bygę jakoś, myśmy traktowali tę Olę Bygę jak Oleona, który nam tutaj śmieci albo wyjada czekolady z szafek i to było, wiesz, takie zupełnie naturalne, bo kiedyś pamiętam, mała byłaś taka, jeszcze do przedszkola nie chodziłaś, to nie miałaś 3 lat i ja zaglądam, a ty wleczesz taki duży taboret z kuchni, ciągniesz ten taboret do pokoju, mówię, Asia, po co ci ten taboret? Po co ci ten taboret? Dla Oli. Myślę sobie, dla jakiej Oli? Dla Oli Bygi. Wtedy już poznałam, że ktoś tam z tobą w tym pokoju szaleje. Nie tylko ty, także to no po prostu być może. Ile miałam lat, była Ola Byga? 2? Nie no, 2,5 miałaś gdzieś tak. Dla Oli, dla jakiej Oli? Dla Oli Bygi. Skąd ona się wzięła? Nie wiem, no w każdym razie nie martwiło mnie to, może powinno wtedy, ale jakoś zaakceptowałam, że jeszcze z nami mieszka Ola Byga, oprócz Leona, który wszystko znikał. No o tej kreatywności to troszeczkę porozmawiamy, co to jest kreatywność, a co to jest wyobraźnia, bo wyobraźnię zawsze miałaś niesamowitą. Wielkie pomysły, nawet co można zrobić, jak dużą plamę z oleju można zrobić na kanapie, to też sprawdziłaś, więc wszystko było do wymiany, wszystko było do wymiany, jak całą butelkę oleju wylałaś na kanapę, aż przeciekł gdzieś tam do pościeli, bo ucieczka była z butelką. Eksperyment musiałam mieć w głowie. Na pewno, nie wiem, może Ola Byga ci podpowiedziała też. Ale wyobraźnię miałaś zarówno taką i do rysowania, i do wymyślania, i do tworzenia historii, także mnie te podcasty za jakiś tam moment absolutnie nie zdziwiły, że coś takiego się pojawiło, bo dzięki temu, że obie czytałyście książki, Marta i ty, to ta wyobraźnia się rozwinęła. Tak, Asia? Ty masz taki talent plastyczny mocno, bo zawsze te, i tym jak byłaś młodsza, to przecież malowałaś i akwarelkami, jakieś tam i kredkami przecież rysowałaś i to pięknie ci wychodziło i Marta chyba podziedziczyła po tobie taki... Tak, Marta ma też taki talent. Ten, a ja miałam chyba bardziej takiego, tak mnie ciągnęło w tym kierunku szycia maskotek, takie manualne rzeczy robiłam, jakieś, ty też później robiłaś przecież kolczyki z filcu, jakieś oddolne. Czego ja nie robiłam. I malowałaś na szkle, przecież ja jako dziecko też widziałam, jak malowałaś na szkle farbami, jakieś tam butelki po winie, tam przerabiałaś jakieś świeczniki. Piękne to było, nie? I też wyszywałaś, przecież nadal w kuchni wiszą tymi krzyżykami wyszyte przez ciebie kwiaty. No tak, nie było wtedy, wiesz, nie było wtedy internetu, nie było mediów społecznościowych, więcej czasu człowiek poświęca właśnie na takie zajęcia. Ja też jak widziałam, jak na maszynie szyjesz, to też mnie to do manualnych różnych takich ciągnęło. Ja sobie sama robiłam sama sobie robiłam zabawki różne, więc też się tymi zabawkami bawiłam, bo tam jakieś ubranka dla lalek szyłam przecież i wy mi nigdy w ogóle nie zabranialiście robić tych wszystkich rzeczy i tą igłą tam się bawić. Ja to nie wiem, czy ja... No tak, ale miałaś taką ciekawość i taką chęć, no to robiłaś, ale myślę, że przy drugim dziecku człowiek ma, rodzic ma więcej odwagi, pozwala, wiesz, bawić się nawet ogniem niż przy dziecku pierwszym. Ale wiesz, co mi to dało? To mi to dało to takie zaufanie, które się ma do dziecka. No tak. Żeby nie byliście takimi z tatą helikopterowymi rodzicami, co wiesz, patrzyliście cały czas przez okno, czy jest najedzona, czy zapięta pod szyję, czy coś. Tylko bardziej takie zaufanie mi dawaliście do mnie, że ja sobie poradzę i że ja dobrze wiem, co robię i ja myślę, że to bardzo mi dało. To mówię, że właśnie jeszcze raz powtórzę, że to tak przy drugim dziecku się ma, że się lepiej w nocy śpi, jak dziecka w domu nie ma, jak z drugim dzieckiem, trzecim albo kolejnym. Przy pierwszym jest zdecydowanie trudniej. Natomiast natomiast właśnie ja pamiętam, jak ty zaczęłaś szyć takie maskotki i do tych maskotek życiorysy tworzyć, jakieś takie opisy w prezentach dla kolegów i koleżanek. No to było rewelacyjne.
Gięza, no. Pamiętam, dałam koleżance gięzę, to mi ostatnio gdzieś tam robiła porządki i gięzę tak. Mi wysłała zdjęcie właśnie. Jakieś same dużo... imiona zabawne były, ale też opisy, one miały już swoje charaktery, jakieś tam przeżycia, te zabawki z ubranek takich kupowałam ci, pamiętam, używane jakieś takie pluszowe tak. Śpioszki, żeby z tego szyła. Także no, to pamiętam, ta kreatywność i wyobraźnia, to jest też takie fajne spędzanie czasu, ale to, że ty byłaś kreatywna tak poza szkołą, to się zgadza, natomiast w szkole też. Pamiętasz taki zeszyt przyrodniczy w drugiej klasie? To pisałaś, musieliście pisać w tym zeszycie różne takie opisy zwierząt, roślin, takie, bo to był taka encyklopedia miała powstać. Ja byłam wręcz nadburliwa. Dla ciebie to było za mało, ty musiałaś tworzyć tam zaraz, że łoźwita wszystkich w zeszycie, tak. A tu chodźcie, coś piszą tu o nas, nie mogę, bo jem, wie, wiórka na przykład mówi tak, tutaj Lizy, nie, my jesteśmy chronione, a to znaczy, że chyba można nas zabić, no więc takie różne tam były. Klasa, bo trzecia. To była druga. W drugiej klasie ja takimi zdaniami pisałam? Tak, to była druga klasa. Wow. Bo ja mam ten zeszyt cały czas trzymam, ponieważ tam jest kompendium wiedzy przyrodniczej i czasami z tego korzystam. Tam były wklejane różne informacje z gazet jakiś, oprócz tego, że tam pisałaś dużo też, przepisywałaś właściwie z różnych książek. Tak. No przecież nie tak, kiedyś internetu, tak. To sobie radziłam z nie, tego. Nie wystarczyło to absolutnie, że tylko wklejasz. Ten łoś musiał coś powiedzieć, musiał przywitać w zeszycie panią twoją, jak sprawdzała ten zeszyt. Dokładnie. No. To teraz, Asia, myślę jeszcze o czymś takim, co dało nam obu, bo i mnie, i tobie, i trzem, bo i Marcie też, bo tak naprawdę to od Marty się zaczęło, szkolny teatr. Tak, to prawda, no. O Jezu! Mieszkańcy Łąki, nie mam cię tutaj na zdjęciu, ale dobrze, że to zdjęcie w ogóle znalazłam. Zobaczcie, jakie piękne dekoracje. Na szkolny teatr działał przez wiele, wiele lat, dzięki Beacie Misiewicz, to była twoja wychowczyni. Tak. I ona tam przygarniała dzieci, które w teatrze ćwiczyły, najpierw pisała scenariusze i występowaliśmy na różnych konkursach, no i no, sama by sobie nie poradziła, więc tam troszkę nas się zebrało do pomocy i ja szyłam stroje, także te takie portki i koszulki tutaj to właśnie szyłam, a Aśka tutaj byłaś chyba, pamiętasz? Pajęczycą Zeldą. Pajęczycą Zeldą byłaś, tak, że tak wszyscy poubierani, piękne to były. W ogóle te scenografie były przepiękne, ja teraz to widzę, że to w ogóle nie było, wiesz, jakieś tam wiochy, tylko to było takie, powiedziałabym, wysmakowane te kostiumy, wszystkie takie zunifikowane, piękne to było. Tak, to był, rzeczywiście pani Iwona się najstety zajmowała. Zobacz tutaj, jak mieliśmy. Tak. Widzisz siebie? Widzę, jestem totalnie z lewej, mam wielkie wąsy, jak sum. Tak, tutaj jesteś właśnie. Jakimś cesarzem byłam. Tak, nie? Ale zobacz jakie stroje, jakie to wszystko było dopracowane, piękne. I co ci ten teatr dał, oprócz tego, że takie aktywne spędzanie czasu? No myślę, że też systematyczność w nauce tekstu. Ja się w ogóle, ja nie jestem systematyczną osobą, ja nie znoszę systematyczności i to jak widzę tych wszystkich ludzi, co mają te planery pełne czasu i takie zorganizowane życie, to bardzo im zazdroszczę, bo ja tak nie mam. A ten teatr mi dał, myślę, że chociaż ja nie wiem, czy mi to przetrenowało jakąś odwagę, bo ja nie cierpię wystąpień publicznych. Ja cię podziwiam, że ty na jakiś tam potrafisz wyjść na scenę i tam coś powiedzieć na tej scenie i jakieś szkolenie przeprowadzić. Ja to w ogóle, ja jak wiem, że ludzie mnie widzą, to już się stresuję i to już jest takie jakieś dla mnie niezręczne a wtedy, ale wydaje mi się, że jak jest się dzieckiem, to ma się mniejszą tę żenadę taką, nie? I granie w teatrzyku to jest takie coś, że tak jest się dumnym, że jest się częścią grupy takiej i że jeździliśmy przecież do tego, do na... Wyskupca na konkursy. Ja myślę, że to no i przede wszystkim teatr mi dał dobrą dykcję i to, że ja potrafię ładnie intonować i akcentować wyrazy. Ja myślę, że to na pewno to dużą rolę odegrało w moim życiu, taką też edukacyjną w tej formie. Nam nauczycielom ten teatr pokazał, jak dużo można zrobić ciekawych rzeczy w szkole i jak fajnie się spędza czas w takiej grupie zróżnicowanej wiekowo, bo tam były dzieci od klasy drugiej, niektórej pierwszaki, aż do klasy szóstej, jak szliście do gimnazjum, no to była rzeczywiście rozpacz, potem nas odwiedzaliście i ci starsi przychodzili na premiery teatr, naprawdę przez lata to przygotowaliśmy bardzo dużą grupę dzieciaków. Ja myślę też, że łatwiej było wystąpić na scenie, bo człowiek był schowany za strój.
Trochę tak też, no. Ale ja pamiętam swoje przedstawienie przecież. Często wy też, bo później było jakieś przedstawienie, w którym nauczycielki też brały udział i ty też w którymś byłaś, Andersenem chyba byłaś, w której. Tak, byłam Andersenem. To pamiętam, było najbardziej stresujące, bo ja musiałam tylko, to był taki teatr cieni, więc ja byłam przebrana, siedziałam za takim parawanem, podświetlona, więc widać było mój cień i musiałam ruszać ustami i uruchamiać magnetofon, bo aktor nagrał nam z teatru lalek, więc to było bardziej dla mnie stresujące niż samodzielny występ, bo wtedy za siebie odpowiadam, a tutaj to muszę włączyć w odpowiednim momencie, jeszcze tą buzią ruszać, tak żeby się zmieścić, także to było bardzo, bardzo dla mnie trudne. Tutaj jeszcze pamiętam, jak ty narzekałaś, że ty zawsze grywasz role męskie. Tak, to prawda, ja nigdy nie grałam. Role męskie, ale mi też potem przydzielano te role męskie, nie wiem, też zastanawiałam się dlaczego. Nie wiem, ale ja też mam męską dosyć urodę, w sensie ja jestem bardzo podobna do taty, bardziej jestem do taty podobna niż do ciebie. No, także byłaś kotem w butach też. Też, no. Tak, pamiętam kapelę. Cyganką. No. I byłaś cyganką raz i różą, to już pani powiedziała, tak. Dobra Asia, będziesz tutaj, odegrasz rolę. Różą. Moją rolą było to, że ja miałam tak tymi płatkami zatańczyć. No a to najtrudniejsze było, bo musiała się zmieścić w muzyce i ruszać się, nic nie mówić, tylko się jakoś ruszać. Choreografia do tego była. No, to tak jak rola drzewa brzmi, nie? To było bardzo trudne. Piękny kostium. No. Ja myślę, że teatr też nauczył odwagi, jednak trzeba było w odpowiednim momencie wyjść i mówisz, że nie jesteś odważna. Ja też wbrew pozorom nie jestem taka odważna, ale starałam się też nie pokazywać tego, że jakieś tam są we mnie lęki, bo chciałam wam dać też tę odwagę. Na pewno mi się nie udało tak jakby teraz, jakbym teraz robiła jako rodzic, dlatego że też nie było takiej wiedzy psychologicznej kiedyś i bardzo intuicyjnie, zresztą nie było też wtedy szkoły dla rodziców, bardzo intuicyjnie się do tego jakby podchodziło do tej roli. Ale odwaga w życiu jest bardzo ważna i ja myślę, że mimo tego, że nie miałam tej wiedzy i takich umiejętności wychowawczych wtedy, to jednak troszeczkę wam tej odwagi przekazałam i dlatego też podejmujecie obie, tak? Różne ciekawe wyzwania, które przed wami stoją, nie boicie się tych zmian. Także myślę, ja myślę, że to jest kwestia też charakteru. Że to, wiesz, niektóre dzieci są odważne z natury i nie trzeba im w ogóle nic pokazywać i być odważnym, bo one są po prostu bardzo odważne, a ja chyba byłam taka, lubiłam różnych nowe rzeczy próbować, nie? Ja się nie bałam ludzi chyba jako dziecko, nie miałam jakiegoś takiego właśnie poczucia, że takiego wstydu, chociaż pamiętam, że zawsze mi było wstyd, jak byłam w szkole i ty byłaś nauczycielką, więc to jest logiczne, że musiałaś robić tam te różne eventy, prowadzić czy coś. I ja chodziłam do twojej tej przecież podstawówki i moja mama, jak nie wiem, były jakieś występy dzieci czy coś, to żeby im dodać odwagi, moja mama wstawała i robiła takie brawo! I wszystko brawo! I ja byłam taka, że się paliłam ze wstydu, mamo, z podziwieniem. No bo może tak było rzeczywiście, ale dalej tak jest. Dalej dziecko tak tam któreś przyniesie, a ja brawo, wiesz, totalnie. No to prawda. Ta odwaga mi była też potrzebna, bo jak był teatr dorosły, nauczycielski, no to ja też grałam role męskie, żadnej roli żeńskiej nie dostałam, jakoś dobrze się w tym chyba czułam, w tych garniturkach i w tych ubrankach. Tutaj przedstawienie to chyba była Pchła Szachrajka, które przygotowywaliśmy dla uczniów całej szkoły, więc też musiało we mnie być trochę odwagi, żeby w ogóle temu sprostać, tak? Tutaj było takie pytanie wcześniej, myślę, ważne dla nas, czy zmieniły się nasze relacje wtedy, kiedy zaczęłaś prowadzić podcast, czy potrafimy rozmawiać na takim innym już troszeczkę poziomie niż wcześniej, jak byłaś mała? Myślę, że tak, bo już jesteśmy obie dorosłe, tak? Ty jesteś dorosła, no ja bardziej dorosła i tak. Troszeczkę inaczej się rozmawia. Nie zmieniły się nasze relacje, jak zaczęłaś nagrywać podcasty. Ja się też dużo nauczyłam z nich, myślę, i też wysnułam jakieś refleksje. A masz takie jakieś, że jak słuchasz o tym, na przykład, nie wiem, jak byłam nastolatką i dowiadujesz się o tych wszystkich rzeczach, które robiłam, a o których ty na przykład nie wiedziałaś, to masz jakiś taki... Wiesz co, niektóre to wyłączałam już w pewnym momencie, mówię, nie chcę wiedzieć, bo znowu nie będę spać, natomiast myślę, że to wróci, że po tych swoich doświadczeniach, które masz,
inaczej będziesz patrzeć na to, co Helena robi, bo oczywiście. Ja w liceum też byłam kiedyś na takim obozie, gdzie chodziliśmy w nocy, nauczyciele spali, a my w nocy wyszliśmy pod jakiś most, po jakiejś kładce nad jeziorem, żebyśmy w ogóle to przeżyli, to cud. Także no. Każdy miał jakiś taki etap w życiu i nie to, żeby chciał ukryć, tylko po prostu, że się zastanawia, że włos się na głowie jeży, co tak. Się mogło wydarzyć. Tak. No, także rzeczywiście. No i teraz o zmianie. Czym dla ciebie jest zmiana? Bo dla mnie zmiana to jest poszukanie nowej drogi. Nie wiem, czy to będzie lepsza i ciekawsza, ale po prostu jak się otwierają drzwi, to z ciekawości wchodzę. Ja nie cierpię zmian. To jest właśnie, ja bardziej poszłam tutaj w tatę. Tata też jest taki bardziej, no nie przepada po prostu za zmianami. Ja też nie przepadam. I lubię zmiany w przestrzeni, sobie tam udekorować na nowo i to takie, lubię takie zmiany, nie? Ale nie lubię takich zmian, że coś nowego, nie lubię zmieniać pracy, nie lubię zmieniać, ten wjazd na Islandię też nie był taki bardzo prosty dla mnie, no bo to też później musiałam odchorować te stresy, ale zmiana jest dla mnie czymś, co mnie bardzo stresuje, bo zmiana jest czymś, czego ja nie znam, a ja bardzo lubię mieć kontrolę nad wszystkim i tak mieć przynajmniej trochę tak, żebym miała, wiesz, jak idę na basen, to najlepiej w kółeczku takim, żeby nie zatonąć i tak całe życie, że ja muszę dotykać stopami po prostu podłogi w basenie, nie pójdę gdzieś, gdzie nie mam gruntu. I dokładnie takie zmiany jestem z nimi okej, że ja jeszcze, żebym mogła się troszeczkę cofnąć z tych zmian i się wycofać i trochę jeszcze, wiesz, rzucić okiem, czy to była dobra decyzja. Tak jak widzę, tutaj zmieniłaś slajd na Islandię. Najpierw studiowałam mikrobiologię i bardzo marzyłam, żeby te studia były dla mnie dobre i ja marzyłam, żeby być mikrobiologiem i ja marzyłam, żeby tego Nobla dostać i teraz może szczepionki wymyślać, czy tam jakieś inne leki testować na różne bakterie i wirusy. Ale się okazało, że ja nie jestem w tym najlepsza, no i takie przyznanie się, też bardzo, bardzo jestem wdzięczna tobie i tacie, że mi nie, jak wam powiedziałam, że chcę rzucić te studia, to mi nie powiedzieliście, o nie, już tyle, a żebyś ty kontynuowała i nie próbowaliście mnie, że tak powiem, przekabacać, żebym jeszcze te studia kontynuowała, tylko uszanowaliście tę moją decyzję, że ja chcę z nich zrezygnować, mimo tego, że do ukończenia licencjatu brakowało mi jednego miesiąca. I tak naprawdę już bym zaobroniła ten i bym miała ten dyplom. Czy ja żałuję, że tych studiów nie skończyłam? Wiem, że nie miałam zasobów wtedy już i emocjonalnych, i psychicznych, żeby je kontynuować w tamtym miejscu mojego życia, w tamtym momencie. I uważam, że to była dobra decyzja i też zrzucenie tych studiów, no to była, no to ja potrzebowałam zmiany i wtedy musiałam te zmiany wziąć na barki. I tak samo dla nas, jako dla rodziców, to też nie było takie proste, bo to jednak były studia, które trzeba było też finansować, pomagać, tak? Więc jakby liczyliśmy się z tym, że za chwilę te studia skończysz, ale dyskutowaliśmy nad tym oczywiście. Mi łatwiej przyszło zaakceptowanie tego, bo pomyślałam sobie, że jeżeli masz być szczęśliwa, a nie będziesz szczęśliwa w tym momencie, no to musisz szukać swojej drogi dalej. Myśmy może takich nie mieli możliwości i poza tym nasze pokolenie wyrastało w takim pojęciu stabilizacji, że ta stabilizacja jest dobra dla życia, tak, życiowo, że jak już się jedne studia podejmowało, no to trzeba było skończyć, bo nie można było wtedy jeszcze tak sobie przeskakiwać, zmieniać, bo to też się wiązało z finansami, też nieproste to były historie. Natomiast pomyślałam sobie, że no może jesteś już na tyle świadoma, skoro twierdzisz, że to nie jest dla ciebie, a znalazłaś dla siebie nową drogę, no to musisz spróbować, żebyś przez całe życie nie żałowała tego, że nie spróbowałaś. A nie masz tak, że jest ci na przykład trochę wstyd, że masz córkę, która, że ty jesteś, wiesz, masz skończone studia i tam podyplomowe i tam jakieś kursy i ten, a ja jestem tylko po szkole średniej? Nie, Asiu, dlatego że wydaje mi się, że żeby być dobrym człowiekiem, to do tego nie są potrzebne wyższe studia. Moja mama nie była wykształconą osobą, a była tak inteligentna i życiowo, dużo książek czytała, miała dużą wiedzę. Taki czas był, że studiów nie skończyła, pewnie by się jej to udało, gdyby urodziła się w innych czasach, tak? Ale absolutnie nie wydaje mi się, nie wstydzę się tego. Nigdy też nie myślałam, że kurczę, dzieci moich koleżanek pokończyły studia, moje Aśka na przykład rzuciła, czy coś mogła skończyć, no nie. Myślę, że jeżeli jesteś szczęśliwa i studia można skończyć w każdym wieku. To prawda.
można skończyć. Ja się chyba nie nadaję do tego systemu już teraz. Już ale teraz można online można studiować różne rzeczy. Także dojrzysz pewnie do tego, że będziesz studiowała coś, co cię fascynuje, coś, co ci się podoba. Także ja się bardzo cieszę, że znalazłaś swoje miejsce, tak, i że Marta znalazła swoje miejsce, a studia do tego, no jeżeli będziesz miała taką chęć, ja cię będę oczywiście wspierać, tak jak sama się zaczęłam uczyć angielskiego i tak Marta skończyła studia. Jak wymyśliłam sobie, że się zacznę uczyć języka obcego, to mama mówi, dobrze, to ja już ci będę gotować obiady i dziewczyno, a ty się ucz. No. Także jak będę mogła tylko w jakiś sposób pomagać, to będę pomagać. No i słuchaj, to doszłyśmy do teraz do takiego fajnego miejsca. Czy ty masz czas, bo teraz to się nazywa, wiesz, dbanie o siebie, tak? A jeszcze parę lat temu to był taki hygge, zwrot duński, tak. Żeby odpoczywać, żeby znaleźć czas dla siebie. Czy ty masz teraz taką możliwość, czy miałaś taką możliwość też w Polsce? W Polsce nie miałam takiego, właśnie dlatego też wyjechałam z Polski, bo strasznie miałam takie natężenie pracy, bo jak pracowałam w reklamie, to bardzo dużo czasu poświęcałam na pracę też poza godzinami, bo to była taka praca koncepcyjna i musiałam wymyślać te kampanie. Też trudno mi było wam wyjaśnić, czym się tak naprawdę zajmuję, bo ja robiłam mnóstwo rzeczy takich też internetowych z influencerami, z jakimiś tam takimi rzeczami, których trudno było wyjaśnić babci Anielci na przykład, czym ja się zajmuję w pracy, albo gdzieś tam dostałam pracę i tak nie wiedziałam w sumie, co, jak to opisać, czym się zajmuję. Dziadkowi do dzisiaj nie byłam w stanie wytłumaczyć, ale bardzo to była taka praca, która ja chodziłam tylko do pracy i wracałam do domu, jeszcze trzeba było zakupy zrobić, to też było już ten i patrzyłam 23 i już byłam sfrustrowana i taka wypalona tym, że znowu od jutro znowu to samo i w weekend pewnie też jeszcze będę musiała jakąś prezentację kończyć i to było takie dla mnie mocno, ja nie miałam czasu wtedy za dużo na odpoczynek, a też było to środowisko takie reklamowe, to było takie, że im więcej pracujesz, tym w ogóle to jest większa twoja wartość, nie? Gdzie ludzie to, przecież kiedyś w dawnych czasach to im człowiek mniej pracował, tym był bardziej, nie? Taki lepszy od innych, nie? Po prostu szlachcic siedział, a chłop pracował. A teraz to się wszystko pozmieniało, no i te, ci szlachcice tacy współcześni to właśnie muszą pokazywać, jak bardzo są zapracowani. Wejdę ci słowo, bo ja przez dłuższy czas myślałam, że ja ci jakby wdrukowałam tą taką pracowitość, powiedzmy, może nie chciałabym powiedzieć pracoholizm, ale to, że się dużo dzieje, dużo robi, bo sama cały czas byłam zajęta i cały czas byłam aktywna i pomyślałam sobie, że kurczę, narzuciłam ci taki styl życia, bo ciągle mnie widziałaś, albo się uczyłam, albo coś robiłam, albo szyłam, albo robiłam, albo dżemiki, albo coś, no nie było tak, że usiadłam sobie i teraz miałam czas. Ale pamiętam cię przecież, jak były wakacje czy coś, to brałaś książkę, miałaś taki koszyk wiklinowy, chodziłaś po zakupy sobie rano tam na rynek na Zatorzu i szłaś do biblioteki i brałaś książki. Ja pamiętam ten koszyk z tymi książkami. I że czasem przychodziłam, ja się tam oglądałam sobie telewizję, bo jeszcze wtedy dzieci mogły oglądać telewizję, albo się bawiłam lalkami, przychodziłam do ciebie do pokoju i ty sobie leżałaś i czytałaś książkę. I ja cię tak no to dobrze, że ty to chociaż pamiętasz, w sensie takim, że ja też troszkę się relaksowałam, bo ja pamiętam jeden taki moment, jak ty pracowałaś właśnie w Warszawie i dzwoniłyśmy do siebie też, może nie tak często nawet jak teraz, prawda? Teraz częściej rozmawiamy ze sobą i czy z Martą, jak jesteśmy dalej od siebie. Jak powiedziałaś, mamo, ja mam, nie wiem, tam 25, 23 lata, 23 lata i ja nie mam czasu żyć. No. I to mnie tak strasznie, pamiętam wtedy, prawie mnie to fizycznie zabolało, bo życie wokół się toczyło, ty jako młoda osoba nie masz czasu żyć, bo jesteś zajęta pracą, dlatego musisz zmienić. Sama to już wtedy zauważyłaś, no to pomyślałam sobie, że to jest ogromna dojrzałość, że nie dajesz się wpędzić w ten taki kierat, bo wszyscy mi się pytali, jak ja dużo tak pracuję, czy ja nie jestem wypalona. Ja nie byłam wtedy wypalona, a ty w tym wieku już byłaś. I to ale strasznie mi nie dogięło. To co robisz? A ja miałam tak, że już mnie faktycznie po pewnym czasie ta praca w reklamie zmęczyła. I to nie tylko fizycznie, ale też właśnie ta kreatywność była niszczona tej reklamie. A jak postanowiłam wyjechać na Islandię, bo sobie postanowiłam, że tam nawet w tej pracy takiej kuchennej, gastronomicznej, ale tam przynajmniej będę miała od tej godziny do tej godziny i potem ewentualnie, jeżeli nadgodziny, to lepiej płatne czy coś. Ale pamiętam, że bardzo też dobrze podeszliście do tej decyzji, że ty mnie wręcz zachęcałaś, żebym ja wyjechała. Bo ja nie wiedziałam dokąd. No tak. Co?
Ja nie wiedziałam, dokąd polecisz, dokąd wyprowadzisz. Nie, no mówiłam, od początku mówiłam, że Islandia i że ten, bo przecież wiedziałam, że tam teraz jest akurat sezon na ludzi, co szukają pracy, nie? I że było dużo pracy. I też mówiłam ci, że no i ty też byłaś wiele razy w Skandynawii, więc wiedziałaś, jak to już tam, że tam ten poziom życia i takiego właśnie odpoczynku też jest lepszy, no i blisko natury i ja przecież dostałam od ciebie nie tylko wsparcie takie psychiczne, ale też wsparcie finansowe, bo gdybyście mi nie dali na ten start właśnie na wyjazd na Islandię jakieś tam oszczędności, to ja bym nie miała jak wyjechać, bo ja w reklamie zarabiałam dobrze, ale życie w Warszawie niestety wyciągało 100% z tego, więc ja nawet nie posiadałam żadnych oszczędności, żeby wyemigrować. Więc gdyby no ja pamiętam, jak ty mówiłaś, że byś wyemigrowała, ja sobie myślę, a no dobra, tutaj Hiszpania, czy tam Niemcy, czy gdzieś, jak ty powiedziałaś Islandia, no to po prostu zaczęłam szukać na mapie, gdzie to jest. Ale pamiętasz, sobie pomyślałam, tak jak z tymi studiami, Asia, wtedy sobie pomyślałam, że no dobra, no musisz spróbować, najwyżej wrócisz, zresztą tak ci powiedzieliśmy. Tak. No masz gdzie wracać, możesz zawsze wrócić, jeżeli ci się tam nie spodoba. To nie była łatwa decyzja i pamiętam, że nawet nie mogłam pojechać do Warszawy, cię pożegnać na lotnisku, tata sam pojechał, raz, że pracowałam, a dwa, chyba byłoby to dla mnie zbyt trudne na tamten moment. No, ale stało się, jak się stało. 4 lata jestem tutaj i te 4 lata to chyba najlepsze 4 lata mojego życia dorosłego. No właśnie, także nasz przepis... Takie pytanie od oglądającego, czy właśnie, czy nie tęsknimy za sobą mocno, gdzieś to było... No tęsknimy, zwłaszcza teraz, jak się wnuki pojawiły, to tęsknię zarówno za Heleną, jak i za Olkiem, tego się nie uniknie, no ale mamy możliwość korzystania z nowoczesnych technologii, więc na bieżąco oglądamy. Wiadomo, że to nie odda takiego kontaktu bliskiego, przytulenia i zwłaszcza w tym pandemicznym czasie, kiedy nie można sobie tak podróżować beztrosko, jak się podróżowało wcześniej, no ale też trzeba znaleźć jakiś pozytyw, prawda, w tej sytuacji. Dzięki technologiom jesteśmy codziennie ze sobą w kontakcie. Tak, mi było bardzo trudno w pandemii, jak byłam w ciąży i nie mogłam przyjechać do was, bo bardzo mi zależało, żeby też ten czas taki wyjątkowy, bo ja wiedziałam, że chcę mieć tylko jedno dziecko i jakby z tym było mi trudno, że nie mogę z wami tego czasu spędzić, bo dla mnie bardzo ważne jest, że nawet jeżeli się widzimy raz na kilka miesięcy, chociaż widziałyśmy się częściej, jak ja nagrywałam podcast w Warszawie i przylatywałam co miesiąc, to wtedy się zawsze jakoś, nawet gdzieś tam na dworcu, pamiętasz, nawet jak ci powiedziałam, że jestem w ciąży, to się spotkałyśmy na dworcu centralnym w Warszawie, żebym ci mogła to osobiście powiedzieć, no bo nawet tak przelotem się gdzieś tam złapać, nie? Czy tam, nie wiem, do Łodzi przyjechałaś, jak ja byłam na studiach, w Łodzi tam widziałam też pytanie, mieszkałam na Pieramowicza i mieszkałam na Bałtach gdzieś takich głębokich, nie pamiętam, Limanowskiego to było chyba, tam też widziałam takie pytanie. I przyjechałaś też do mnie do Łodzi właśnie się zobaczyć ze mną i nawet sałatkę zjeść po prostu, gdzieś tam byłyśmy w jakiejś restauracji i też mi było tak miło, że mogę cię ugościć i w łóżku jednym spałyśmy przecież, bo nocowałaś u mnie, to też było fajne i myślę, że nawet mamy bliższy kontakt ze sobą na tę odległość niż kiedy ja byłam w Polsce, bo wtedy tak się myśli, że a to zawsze można pojechać się odwiedzić, nie? Tak, teraz jednak trzeba kombinować i kto odwiedzi kogo, teraz wy byliście na Islandii, to też was miło było mi gościć i wam sobie jakoś ten czas fajnie organizować, więc myślę, że ta bliskość chyba mimo tej pandemii nadal dzięki tej technologii jest. Ale nie narzucam wam się, ani Marcie, ani tobie, mam nadzieję. Że ja tak miałam, coś mama nie dzwoniła, już z tydzień nie gadałam z mamą, to aż tak mi głupio, teraz tak miałam, wczoraj gadałam z tobą i tam gdzieś mi tata mignął i zapomniałam, o kurde, jeszcze do taty muszę zadzwonić, bo przecież z tatą jeszcze nie gadałam, już jakiś tam czas był też chory, to przecież nie miało siły gadać. Nie dzwonię codziennie i ciebie codziennie nie zaczepiam, natomiast codziennie myślę oczywiście, tak jak pewnie każdy rodzic, ale no daję wam tę przestrzeń na takie samodzielne życie i nierozpytywanie. A co jadłaś? Ubrałaś się ciepło, a Helenę tę czapkę założyłaś, a dlaczego ty jej nie kąpiesz codziennie? No to masz zaufanie do mnie, mimo tego, że ja myślę, że nie byłam łatwą nastolatką, żebyś ty do mnie zaufanie mogła mieć, bo i wagarowałam i coś tam i taka byłam, no myślę, że byłam trudną nastolatką, ale no właśnie, jak wspominasz moje okres nastolatki? Jeszcze raz ci powtórzę, że z drugim dzieckiem łatwiej.
Okej, ładnie, dobrze. Jak Marta zaczynała na 18 wybywać, to nie spałam w nocy faktycznie i patrzyłam na zegarek i prosiłam, zadzwoń chociaż daj znać, że wszystko w porządku. Mamo, nikt nie dzwoni, tylko ty dzwonisz, to głupie jest, w ogóle nie dzwoń do mnie. A potem jak już była sama taka dosyć dorosła i gdzieś tam wychodziła, to dzwoniła. Trzecia rano ja budzę się z takim słodkim śnie. Mamo, jest cudownie, jest super. Ja mówię, jak miała 18 lat, to nie dzwoniła. Teraz jak ma 25 gdzieś pojechała, to dzwoni. Także, a ty jak wychodziłaś, no nie, tata to nie spał, ani jak Marta wychodziła, ani jak ty. Ja natomiast ja przy drugim dziecku już spałam w nocy pewnie lepiej. Drugie dziecko ma łatwiej, niestety pierwsze musi te wszystkie lęki takie rodzicielskie na własnej skórze przeżyć. No, tak jest. No to o szczęściu sobie powiedziałyśmy już, czym i dla nas jest to szczęście, że to są też takie małe momenty. Mam nadzieję, że ja was tego nauczyłam, że nie trzeba mieć wielkich rzeczy, wielkich spraw, przeżywać wielkich historii, żeby się cieszyć chociażby z takiego kubeczka kawy, jak ja sobie tutaj zrobiłam w kubeczku, który kiedyś mi Marta w Gdańsku kupiła na zmianę z tym, co od ciebie dostałam. I dzięki temu jesteście koło mnie. To szczęście i dostrzeganie tych małych drobiazgów, maleńkich w ogóle takich historii, to chyba się tego trzeba też nauczyć, a przede wszystkim nie porównywać się, prawda, z innymi, bo osiągnęłyśmy sukces, możemy powiedzieć tutaj, ale nas chyba ten sukces nie zmienił. Ja przynajmniej mam taką nadzieję, bo też odbieram od swoich znajomych taką informację zwrotną, że dalej jestem taką samą Jolą, jak byłam, więc mam nadzieję, że... Ja tak myślę, że to jest też kwestia tego, że umiesz też tworzyć trwałe relacje. Ja też mam tak, że mam przyjaciół od dawna tych samych i oni trochę też kontrolują, czy palma nie odbija, nie? I ty też masz przecież dookoła siebie stale tych samych ludzi, mimo tego, że nowi się pojawili też w związku z twoją pracą i z tym, że poznajesz nowych ludzi, nowych innych nauczycieli i się wymieniacie tymi doświadczeniami i masz też znajomych przecież z całego świata. To masz nadal tych samych, tę samą koleżankę z liceum, tak? No, panią Ewę, z którą też cały czas masz kontakt. Czy ciocia Iza na przykład, która dopiero jak jestem dorosła, to się dowiedziałam, że to nie jest moja ciocia z więzów krwi, tylko ciocia, bo się tak mówi, nie? Od dziecka na koleżanki mamy ciocia. Więc no, ja myślę, że to też to stabilność taka związana z posiadaniem przyjaciół, którzy też trochę cię stabilizują i oni ci dają też feedback, że się nie zmieniłaś, nie? No właśnie, powiem ci, że ja się bardzo cieszyłam, że ty ten sukces osiągasz, ale z tą radością bardzo mocno wiązał się lęk, taki strach przed tym, co cię może czekać od innych ludzi, którzy nie zawsze są życzliwi. Ja się zastanawiam, czy ja cię na to przygotowałam jako rodzic, czy po prostu ciebie będzie teraz musiała ta rzeczywistość i ta teraźniejszość przygotować, bo nie wszyscy w internecie są, wiesz, przyjaźnie nastawieni, bo internet pozwala na więcej. Tak jak sama powiedziałaś, jak gdybyś patrzyła na ludzi, to wielu rzeczy byś nie była w stanie powiedzieć, opowiedzieć, a że patrzysz na ścianę, no to tak samo właśnie, proszę bardzo, inni też sobie na klawiaturce wyklikają. Sama byłam, jakby sama się przekonałam o tym i nie zawsze potrafiłam zareagować właściwie, w sensie jakby odbić od siebie te hejterskie komentarze i bałam się, że ciebie to spotka i że nie będziesz mogła sobie z tym poradzić. To była moja największa obawa. No ja nie radzę sobie dobrze z hejtem, bo zawsze mi ktoś coś przykrego napisze i ja to zobaczę, bo zazwyczaj ja nie czytam tych komentarzy, bo też nie mam na to czasu za bardzo i też ja... Ja wiem, że ludzie, dla mnie jest ważne, że okej, ja wiem, że ludzie lubią te podcasty, ale ja nie mam czasu się zapoznawać z każdym komentarzem. Natomiast na Instagramie na przykład wyłączyłam w ogóle możliwość komentowania, tylko moi bliscy znajomi mogą mi komentować zdjęcia i też wiadomości, no nie, wyłączyłam na moim prywatnym facebookowym profilu, nie odbieram wiadomości z tego folderu inne, więc ja sobie trochę taki zbudowałam mur, nie wobec krytyki, jako tak, no bo ja też jestem w stanie, ludzie mówią, że za szybko mówię, że brzmi jak frustratka przez to, że szybko mówię, że jakiś taki zarzut, że przeklinam, że to wulgarne i coś tam, mimo tego, że ja uważam, że no, wulgaryzmy są częścią języka i często dobrze używane nie są wulgarne, tylko są po prostu wzmocnieniem przekazu i ja przynajmniej
zgadzam się z językoznawcami w tej kwestii i używam tych wulgaryzmów wtedy, kiedy czuję, że to na przykład może wzmocnić jakiś przekaz albo go rozbawić. I faktycznie ten hejt się pojawiał gdzieś tam i kilka razy miałam jakieś takie przykre sytuacje i czasem miałam ścisk w żołądku, jak widziałam, że jakaś popularna osoba na przykład udostępniła mój, że odkryła moje podcasty i ja już mnie bolał brzuch, że tam ktoś napisał, wiesz, coś niemiłego w tym komentarzu u kogoś innego, więc ja po prostu musiałam nauczyć się tego, że to jest, wiesz, statystyka, nie? Na 1000 osób, jak spytasz, kto lubi pomidory, no to zawsze się znajdzie ktoś, kto nie lubi pomidorów. No i tak samo na 1000 słuchaczy, czy tam są 1000 odbiorców, zawsze się znajdzie ktoś, kto mnie nie lubi. I to jest naturalne, bo jest też wiele osób, których ja nie lubię oglądać czy słuchać, tylko że ja akurat nie piszę żadnych komentarzy ludziom w internecie. A właśnie, to jest zupełnie co innego niż jedna czy dwie takie osoby, które wciąż piszą coś niepochlebnego na twój temat i już czujesz, że coś zamieszczasz i szukasz, czy ta osoba znów się nie pojawi i ci nie dokuczy. Także to jest rzeczywiście, jest to trudne. Tutaj takie było pytanie wcześniej, czy ja też jestem idiotką. Pewnie tak. Pewnie też jest troszeczkę tej krwi. Asia, następny slajdzik, słuchaj, zobacz. No. Czy ty się z tym zgadzasz, że my na ekranie to tak samo jak na kanapie w kapciach? To ja raczej nie umiałabym grać, chociaż muszę powiedzieć, że nauczyciel musi mieć w sobie bardzo dużo aktorstwa i nawet jak w życiu takim prywatnym, dzieją się rzeczy smutne, dzieją się rzeczy przykre i przeżywa się różne smutki, to przed dziećmi się tego nie da rady ukryć. Trzeba być autentycznym, tak, trzeba być autentycznym i nie odgrywać po prostu żadnych jakiś tam ról nie swoich, bo to zaraz wyjdzie. Do pani Joli, czy jak odebrała pani informację o terapii Asi? No ja byłam z niej dumna przede wszystkim, że znalazła sposób na te swoje lęki, bo też może dzięki temu, że jest popularna, może pokazywać innym, że trzeba się ratować i jest ten ratunek wokół. Na pewno nie mogłabym jej pomóc w takim zakresie, jak właśnie na tej terapii, także sama mi nieraz mówi, że mamo, ty też powinnaś iść na terapię, wiesz, jak, no także pewnie dojrzeję do tego i tam się z kimś spotkam jeszcze czasu do czasu na takiej terapii, ale myślę, Asia, jeszcze wrócimy do tego slajdu, na ekranie i na kanapie jesteśmy takie same, nie? Tak, tak, ja mam na sobie teraz dres, nie? Taka jestem na ekranie, tu jestem od pasa w górę ładnie, żeby ładnie wyglądać, ale jednak tutaj dres domowy czarny i wygodny, ale też i kapcie, moje ulubione kapcie. Ale no, wydaje mi się, że no, szczerością trzeba świat do siebie zjednać. No. Myślę, że czyli potwierdzamy, Asia, że na ekranie i na kanapie jesteśmy takie same. Może ja sobie makijaż zrobiłam tylko tutaj do tego ekranu na kanapie, jak sobie siedzę, to po prostu tak relaksowo to bardzo często. Nie, ja w tym czasie pandemicznym to w ogóle zapomniałam, jak się malować, bo ciągle tylko w domu i w tym dresiku ukochanym, a ostatnio przez miesiąc choroby się sama zastanawiałam, czy ja w ogóle będę umiała jeszcze jakieś inne ubranie nosić niż piżama i szlafrok. No myślę, że masz w czym wybierać, teraz możesz się stroić nawet i po domu. Właśnie, no i teraz słuchaj, czy ty masz w dalszym ciągu, widzisz, ja jak nauczycielka to te rozmowy ciągle ja zaczynam, prowadzę, czy ty masz w dalszym ciągu takie coś, jak taki stan, jest taki jak long covid, a jest też long learning, czy ty masz coś takiego, bo ja mam. Jest. Long learning. Czy cały czas, że się uczysz? Tak, że cały czas coś odkrywasz, jest coś, czego byś chciała doświadczyć, nauczyć się. Oczywiście. Czy jest coś takiego, czego byś chciała się jeszcze nauczyć, albo jesteś w procesie już? Cały czas się uczę takiego, oczywiście takich rozwojowych, bo cały czas chodzę na terapię i już teraz może nie tak intensywnie, w zupełnie innym kierunku poszłam, bo też takim, żeby na przykład jak ja mam w sobie jakieś różne lęki i na przykład często się tak mam takie introwertyczne różne zachowania, no to jestem teraz w terapii, żeby nie przenosić tych rzeczy na Helenę, żebym ja nie mówiła i uważaj, żeby, wiesz, wszystkie te takie nowe rzeczy, które się właśnie, jak się jest młodym rodzicem, to można z tych zasobów korzystać i się też, no, że tak powiem, uczyć, jak nie przenosić pewnych rzeczy na swoje dziecko, które być może moglibyśmy im przekazać, a nie chcemy. Więc to są rzeczy, których ja się teraz uczę. No i się uczę też obcowania cały czas w tej roli, w której się teraz znalazłam, czyli roli rodzica.
która jest, wiesz, ja się mierzę codziennie z nowymi uczuciami, czasem z taką frustracją, z taką bezsilnością, bo dziecko płacze, ja nie wiem, o co jej chodzi, bo ma gorszy czas. Pokłady cierpliwości musiałam sobie odblokować, takiej pokory do tego, że teraz nie ja już jestem najważniejsza, tylko że jednak czyjeś inne potrzeby są istotniejsze, więc ja się uczę cały czas teraz nowych rzeczy. No i też się uczę teraz Amadeusza na nowo, no bo on jest teraz ojcem, też muszę, on mi bardzo, bardzo mnie wspiera i mi daje, wiesz, takie poczucie, że ja mogę teraz pełnić nie tylko, nie mieć tylko tej roli mamy, ale też rolę tą, którą teraz miałam, czyli pracuję trochę, robię te podcasty, teraz będę pracować w radio też niedługo, więc to też jest jakaś taka nowość, której się uczymy, nie? Żebym ja też mógł trochę tego, może dlatego tam gdzieś padło pytanie, kiedy nowe idiotki? No wtedy, kiedy moja rola i rodzica i partnerki będzie na równi, bo dzisiaj Amadeusz miał swój dzień wolny, żeby pojechać na lodowiec, bo musimy się dzielić teraz wszystkimi obowiązkami przecież po pół. I ja bym chciała nagrywać podcasty codziennie, ale mam teraz też inne rzeczy, które muszę się uczyć priorytetyzować. Także teraz to są te nowe role, to jest coś, czego się cały czas uczę. No właśnie, czyli cały czas jesteśmy w tym procesie. Ale myślę, że to się wiąże też z ogromną ciekawością. Tutaj ktoś napisał, że fajną rodziną, jesteśmy cudowną. No my też mamy swoje demony. Oczywiście. Stąd też te terapie. Stąd też te terapie. I dobrze, żeby to wybrzmiało. Nie ma idealnych rodzin, ale myślę, że najważniejsze jest... Myślę, że relacja jest zupełnie inna, nie? To jest tak. To, co mówi, że jak się dorasta, to się też rozumie trochę swoich rodziców z perspektywy, rozumie się ich decyzje, jakie oni podejmowali, na przykład dlaczego byli tacy, a dlaczego ten... Teraz wiesz, teraz jest nie do pomyślenia, żeby dziecku dawać karę, a ja na przykład dostawałam kary, no nie? I no co, no kiedy nie było takich zasobów, tak, dokładnie, wiedzy, jakie rodzice teraz mają, nie? Dobrze. Asia, co jest w twojej walizce na życie? Bo w mojej walizce na życie jest życzliwość do innych ludzi, otwartość, ogrom tolerancji, ogrom tolerancji na każdego, chęć niesienia pomocy, otwartość też na słabszych, ale też duża wrażliwość i to ta wrażliwość bardzo często przeszkadza w takim lajtowym funkcjonowaniu w życiu, bo ona pokazuje, że jest też wokół nas, oprócz tego, że jest szczęście piękno, że jest też dużo takich smutnych momentów i ja sobie nie zawsze z tym potrafię poradzić, łatwiej mi jest od tego uciekać. Natomiast w tej mojej walizce jest dużo miłości też do innych. A w twojej walizce coś się... Ja myślę, że my niesiemy tę samą walizkę, że to są rzeczy, które ty mi właśnie, że ty mi przekazałaś tę swoją wrażliwość właśnie na innych. I to tak, też czasem jest trudno z czymś takim żyć, no bo jednak ja mam, na przykład, nie wiem, przyłapuję się na tym, że robię coś, żeby komuś nie było przykro, gdzie moje potrzeby są zupełnie inne, nie? I bywa tak, że robię coś względem, jakby wbrew sobie, z tej wrażliwości, ale też... ta tolerancja, ja mam ogromną tolerancję dla wszystkich, nawet jeżeli z czyimiś poglądami nawet politycznymi, czy jakimiś takimi, właśnie teraz się dużo mówi, jakieś tam, wiesz, bardzo dużo jest rzeczy, które ludzi mogą różnić i ja się staram zawsze tym, wiesz, całe życie tej osoby sobie staram się wyobrazić, a dlaczego to? Staram się wchodzić w buty innych, a dlaczego ten ktoś tak zareagował, a dlaczego ten ktoś tak napisał w internecie? Może na przykład ten ktoś nie miał uwagi, może ten ktoś, nie wiem, jako dziecko miał duży deficyt uwagi. I ja nie mam na to wpływu, nie jestem w bańce tej osoby, więc zawsze staram się sobie jakby historie takie dopowiadać, żeby się uwrażliwiać na innych ludzi. Ale myślę, że mam też w sobie właśnie taką ciekawość i też pokorę, że czasem nie jestem wszechmocna. I tego też, tego long learningu, że ja czasem muszę powiedzieć, że mam dosyć, że jestem przebodźcowana, że muszę sobie zatyczki do uszu wsadzić, bo mam za dużo dźwięków, za dużo dotyku, za dużo się dzieje i ta taka właśnie, taka pokora, że nie jestem wszechmocna, to jest coś, co muszę nieść ze sobą w walizce cały czas. I też taka, mówię, no, życzliwość wobec drugiej osoby, taka otwartość też na wszystko i na nowe. Tu Barbara pisze, że też empatia, to prawda. W tej mojej walizce też, ja to później sobie dołożyłam do tej walizki, ale pamiętam, że to mam na wierzchu, że to jest też takie przyzwolenie dla siebie na wycofanie się czasami, że nie musimy być cały czas jakby na topie, czy cały czas, wiesz, w działaniu, tylko możemy sobie pozwolić też na takie poleżenie i niewytarcie kurzu, nawet nie zrobienie obiadu,
Także takie też troszkę zadbanie o siebie, nie w tej może filozofii hygge, ale takie to, co dla mnie jest w danym momencie dobre, nie raniąc przy tym innych. Tak, dokładnie. Asia, czy masz jakiś żal tutaj do mnie? Tu pisze Ania. Czy jest coś, o co masz żal do mamy? Nie, ja mam przede wszystkim ogromne zrozumienie, bo ja mam także zawsze, że no ja wiem, że jakby moi rodzice się wychowywali w czasach, w których nie było tylu poradników, tam porozumienie bez przemocy i tam te wszystkie książki różne są, nie z miłości. Jest teraz taka masa tej literatury, że ja nie mam czasu tego czytać w ogóle. Natomiast myślę, że moi rodzice się starali jak mogli i wchodzili po prostu na wyżyny swojej cierpliwości z dwójką dzieci, pracując każdy na etat. Ja nie wiem, jak wydawaliście radę. Jeszcze jakby jest o tyle rzeczy, o których dzieci nie mają pojęcia, tak? Czyli żeby spiąć wszystko finansowo, ta chce na angielski, tą trzeba odwieźć na tańce. No ja myślę, że to jest w ogóle bardzo trudne i ja mam duży szacunek do was, że wy to ogarnęliście. Oczywiście zawsze wydaje mi się, że żal, no można mieć, jeżeli się ma rodzeństwo i zawsze ta uwaga rodzica, no przecież tak, musisz pracować i masz dwójkę dzieci, to nie możesz tym dzieciom poświęcić niestety jednakowego czasu, bo każda z nas jest w różnym wieku, Marta była 5 lat starsza, miała inne potrzeby pewnie uwagi niż ja, więc to myślę, że to można by było mieć żal o takie rzeczy, ale no ja mówię, ja mam do tego totalne zrozumienie, bo tu ja nie mam żadnych traum z dzieciństwa, myślę, że daliście mi w ogóle bardzo dobry dom, i przede wszystkim wyposażyliście mnie z tatą w te wszystkie cechy, takie daliście mi narzędzia, żebym umiała prosić o pomoc, żebym nie wiem, no wybaczała innych, nie kłóciła się, jeżeli nie ma o co, to tam machnąć ręką i iść do przodu. Myślę, że nie mam jakiegoś żalu do was o coś. No to fajnie, słuchać. Jeszcze jest pytanie od Łukasza, czy pamiętamy jakąś kłótnię między nami? Pamiętasz taką kłótnię jakąś? Pamiętam nie tylko, wiem, że tym kończykiem, ale to też nie była kłótnia raczej, tylko taki w nerw, że kolczyk sobie zrobiłaś, ja go zauważyłam, no to, ale to też chyba nie była kłótnia jako kłótnia, prawda? Nie, musiałam go wyjąć po prostu ten kolczyk, no bo wiedziałam, że to jest konsekwencja tego, że spytałam się rodziców, czy mogę ten kolczyk sobie zrobić, oni mi powiedzieli, że nie, a ja i tak zrobiłam, bo ja byłam mądrzejsza. No właśnie, tak, no. Także, no ale to też pamiętam, nie było. Ale to była taka kłótnia, że po prostu furia, ja byłam obrażona, bo musiałam zapłacić pieniądze za ten kolczyk i to był taki kolczyk tutaj, pod górną wargą. I moja mama, jak krzyczałam na mamę, to moja mama zobaczyła, a co ty tam masz tam przy tych zębach? I mi musiałam pokazać, no i już koniec, no już trzeba było piercing wyjąć. Ale pamiętasz, jak sobie ufarbowałam pół głowy na czarno farbą palet, która mi się wżarła po prostu w moje DNA i myślę, że dlatego takie ciemne włosy ma Helena, bo ta farba palet nie została. Tak, została. I też mogłaś powiedzieć, dobra, już wyglądasz jak pajac, to już chodź tak. A ty mi jednak wzięłaś farbę, wyrównałaś mi tam te włosy po prostu, a ja ile miałam lat? 13? Wiesz, no ja byłam dzieckiem jeszcze wtedy. A i tak pomogłaś mi z tej wizerunkowego dramatu wyjść obronną ręką. Tak, ale wiesz co, przeżywałam Marty tak zwany pikasowski etap czarny, więc jak twój był czarny, to też wiedziałam, że on przejdzie. Znalazłam w tym pozytyw, że jeden wsad do pralki to był czarny i nic się nie zafarbowało. No, a potem i tak, zobacz, wyrosłyśmy, że nosimy kolory, nawet nasze slajdy są dzisiaj na różowo, także dla wszystkich rodziców przejdzie jak katar. No zbliżamy się, słuchajcie, do końca. Ja tu jeszcze takie było pytanie, który odcinek Idiotek dla mnie był najciekawszy. Ja nie wszystkie słuchałam, te odcinki, ale ostatni mi się podobał niemowlarz, bo mi się to słowo spodobało. Tak, mi też się spodobało, dostałam od kogoś podpowiedź. No i na koniec słuchajcie z Edutopii, z mojego ulubionego chyba portalu dla nauczycieli, taki slajd, który dzisiaj mi się rzucił w oczy. Dziecku potrzebna jest chociaż jedna osoba, która w nie uwierzy, to możesz być ty. Ja mam nadzieję, że Aśka spotkała na swojej drodze wiele takich osób, że nie była to tylko jedna osoba. No my jako rodzice oczywiście wierzyliśmy, że i Aśka, i Marta znajdą swoją drogę i będą szczęśliwe, bo na tym nam najbardziej zależało, ale myślę, że to na koniec tego naszego spotkania powinno wybrzmieć, bo to nie zawsze musi być nauczyciel, ale pytanie było, Asia, też tutaj wcześniej zapisałam sobie, żeby ci je zadać, bo tu na czacie przeczytam. Czy pamiętasz jakiegoś swojego nauczyciela, który był dla ciebie bardzo ważny, czegoś cię nauczył, coś ci dał,
takiego tak. jak trampolinę w życie. Tak, pamiętam panią, która, jak teraz sobie myślę, że mało ludzi ją lubiło, mało uczniów, bo była dość wymagająca, ale zauważyła we mnie talent do pisania. Była to pani Ewa Bojarzyn-Zalewska, moja pani od polskiego w gimnazjum. I ona była tą osobą, która we mnie uwierzyła i której moje pierwsze literackie dzieła, które tam pisałam gdzieś sobie do szuflady, takie pamiętnikowe bardziej rzeczy, które jej zanosiłam, bo ona traktowała mnie nie jako taką głupią dziewczynkę, co ma 13 lat czy tam 14 i pisze po prostu głupie opowiadania, tylko ona mnie traktowała tak, jakbym była studentką. I mi dawała taki feedback, taką ocenę tych rzeczy, które pisałam, że traktowałam je już jak dorosłą osobę i bardzo to myślę, że dało mi takiej wiary i takiego też chęci tego rozwoju języka i też takiego, że pomyślałam sobie, okej, dobra, czyli mam jakiś talent w pisaniu, czy tam mam jakiś talent językowy, który sobie później rozwijałam. I ona też się wykazała ogromną wrażliwością i też takim dobrym przygotowaniem pedagogicznym, że potrafiła z tych moich opowiadań, czy z tych takich pamiętnikowych historii wyciągnąć właśnie jakieś, powiedzieć, to mi się podobało, tu super metafora, tu coś tam. Ja od razu się czułam jak taka pisarka i faktycznie tę książkę przecież wydałam, ale to była taka pani, którą pamiętam i która dała mi dużą wiarę w siebie, bardzo dużo mi dodało to, myślę. Czyli na zakończenie podkreślimy jednak, że nie tylko rodzina, ale też tak, środowisko. Przepraszam, ja chyba muszę otworzyć Anecie, bo już z wózkiem. Otwieraj, już kończymy zaraz. Także Anece, otwórz i będziemy kończyć. Dobra. Nie tylko nauczyciele oczywiście mają, nie tylko rodzice mają wpływ na młodego człowieka, na dziecko, potem na nastolatka, ale też grupa rówieśnicza. Także tutaj Aśka też miała szczęście, że miała fajnych ludzi wokół siebie. Część poznałam. Część nie poznałam, ale mogę się domyślać, bo opowiadała wielokrotnie o nich, że dzięki nim też dobrze funkcjonuje i zawsze ma się do kogo zwrócić o pomoc. Ja się bardzo cieszę, że tam na Islandii, gdzie jest daleko od nas, ma taką dosyć dużą grupę przyjaciół, że się spotykają, mają dla siebie czas i pielęgnują tę przyjaźń. Jak zaczęła się u pani droga do bycia super belfrem? Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ja po prostu starałam się tak pracować, jakby w ławkach siedziały moje córki, czyli tak prowadzić zajęcia i tak się do dzieci odnosić, jakbym chciała, żeby nauczyciel prowadził zajęcia dla moich dzieci. No różnie było, bo opowiadały różne sensacje ze szkoły, czasami musiałam się wstydzić za nauczycieli, a najgorsze były momenty, kiedy musiałam ich jakoś tłumaczyć. Przed dziewczynami. To było chyba najgorsze, że musiałam tłumaczyć, dlaczego nauczyciel to powiedział, a dlaczego nie, a w sumie mogłam powiedzieć, paskudny, nie powinien po prostu być pod tą tablicą, bo coś takiego powiedzieć to naprawdę jest nie na miejscu, można komuś podciąć skrzydła, jak w liceum nauczyciel powiedział, a ty i tak nie zdasz, bo co masz poprawiać tą matematykę, przecież ty i tak nie zdasz. To był koniec września, już nauczyciel wiedział, że uczeń nie zda, więc są też tacy. Ale mam nadzieję, że jednak większość znakomicie się odnajduje w tej roli i wie, po co jest nauczycielem. Ja bardzo dziękuję za spotkanie. Nie wiem, czy Aśka jeszcze wróci. No poczekamy, bo jeszcze musi się pożegnać przecież z wami. Otworzyła drzwi, bo Helena była na spacerze, została wyprowadzona też przez przyjaciółkę, żebyśmy mogły się tutaj spotkać, chociaż z tyłu głowy cały czas miałam, że kiedy wróci Helena, to za chwilę będziemy musiały kończyć, ale udało nam się, zobaczcie, ponad godzinę porozmawiać. A jak pani reakcja na tatuaże Asi? No tak jak mówię, to jest drugie dziecko, przećwiczyłam się na pierwszym i jakby no nie zrobiły na mnie jakiegoś takiego wrażenia złego, dla mnie troszeczkę za dużo jest tych tatuaży, ale to jest jej jakby wybór i niektóre są piękne, rzeczywiście fajne. Także nie przeżywałam tego jakoś. Zresztą jak popatrzycie wokół, to jest bardzo dużo kobiet, młodych kobiet, też nauczycieli z tatuażami. Także no taki świat. W moim wieku może coś innego było, co mojej mamie przeszkadzało. O, wraca Asia z Heleną. Proszę bardzo. Krasnoludek. Nie? Widzisz was? Powiedz Helena teraz jeszcze. Halo. To chyba będziesz jadła, co? Będzie zaraz jadła. O, już do mamy. No to co, Asia, żegnamy się, tak? Dziękujemy za spędzenie z nami takiego fajnego południa.
O, Helena zagdakała z radości. Tak. Dziękujemy jeszcze raz, pewnie będzie nagrane, bo tutaj widzę, się już nam włączają nasi cyfrowy dialog, kto nas zaprosił. Asia, dzięki wielkie, jak się musisz wyłączać, to już się wyłączaj. Dobrze. Dziękuję wam bardzo. Iwona niestety nie może się teraz z nami połączyć, więc ja bardzo serdecznie dziękuję w imieniu Iwony, w imieniu całego cyfrowego dialogu, że zechciałyście to południe i popołudnie sobotnie spędzić z nami. Dziękuję Asiu, dziękuję Jolu, super się was słuchało. Ja w ogóle uwielbiam was oddzielnie, a razem jesteście super, mega energia i to było naprawdę super spotkanie. Dziękuję też wszystkim uczestnikom i uczestniczkom i do zobaczenia w wirtualnym świecie, kiedyś może na żywo. Dziękuję. Może się uda. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Dziękuję. To co, Dominika, klikasz ty przycisk, zamknij? Klikam ja, zamykam jeszcze raz, dziękuję. Dzięki wielkie. Dobrze.